Dzień dobry wszystkim. Bardzo ładny dzień nastał. To już jest któryś dzień, kiedy świeci słońce. I dzięki temu moje kozy mogą wyjść sobie na spacer. O, widzę uciekinierkę, która mi próbuje rozciągnąć oczka. Tak się nie robi! Tak się nie robi! Będę zaraz ganiać. Cześć, osiołku mój! Cześć! Zaraz będzie mleczko! Zaraz będzie mleczko! O, świntucha! O, świntucha! O, Jezu! Gdzie ty żeś wyszła, że tu się przycisnęłaś? No i teraz trzeba takie coś naprawić, żeby młode nie psuły. Siatkę do naciągnięcia. Także ja muszę tutaj chyba trochę popracować, a wy sobie pooglądacie kozy. Podejrzewam, że albo jednak gdzieś sobie znalazła przejście, albo po prostu jakoś uciekła przy przepędzaniu, niezauważona. A czekam jeszcze na dwie kozy do wykotu. Poddałam sobie wczoraj pod wątpliwość jedną, Nigrę. Przytuliłam ją, pomacałam, pobadałam i wydaje mi się, że no, kopało coś tam, tylko że się zastanawiam, dlaczego tak długo i tak późno. Jest jeszcze jedna Zofia, zaraz wam pokażę. Tutaj. Wewka już nam urodziła brązowe, tylko muszę je znaleźć, gdzie one teraz poszły i gdzie leżą. Ona może pokaże zaraz, gdzie je położyła. Obgryzają świerki. Już prawie skończyły, także będzie można to wszystko tutaj na tą kupkę albo tu przeniosę. Wtedy zapalę ognisko i będzie posprzątane. Staramy się wynosić takie rzeczy na pastwisko, żeby później nie było problemu przy sprzątaniu w oborze, bo jest trudniej wyciągać gałęzie razem z sianem i z bobkami. Po prostu ciężej jest. Jakie mamy plany na święta? Takie, że będziemy prawdopodobnie tutaj dalej pracować. Nie wiem, czy na samym początku zwróciliście uwagę, ale oprócz tego, że mamy dach, to dzięki pięknej pogodzie udało nam się już pomalować na biało, wapnujemy ściany. Trochę mamy już też w środku zrobione, bo zaczęliśmy od środka w gorszą pogodę, tam gdzie wysprzątaliśmy. Co, kochane? No, ona szuka tutaj. Szuka tutaj, tak? Szuka tutaj. Nie mam. Oj, zaraz zrobię butle. Zaraz zrobię butle. Co? Ja oczywiście zaraz będę szukać, czy wszystkie maluchy się zgadzają, bo jestem niespokojna, jak nie widzę wszystkich. Pomalowaliśmy tak, części. Sądzę, że dzisiaj skończymy z mężem po prostu malować nasze ściany. Teraz już nie będzie tak ciekło,
Jeszcze tylko rynien nam brakuje, już zamówienie złożone, więc czekamy. Przyszła dzisiaj też trawa. Jak znajdę, gdzie mój mąż odłożył, to Wam pokażę, jaką zamówiłam trawę na pastwisko. Sąsiad już nam pięknie przygotował. Także rezygnujemy z uprawy tymianku. Takiej dużej, ja sobie zostawiłam kawałek pola tymianku. To kochana, idzie za mną moja, głodna jest. Zaraz dostanie butlerz. Także z tymianku trochę odchodzę. To, co zostanie mi w uprawie z przodu przy mateczniku lawendowym i to, co tutaj na polu zostało. Sporo roślin, podejrzewam, przeżyje tą orkę, dlatego że widziałam krzaki, które normalnie do góry stoją. Korzenie są zanurzone. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało po zasiewie. Zasiew. Także pole już jest przygotowane. Nasiona przyszły. Dosyć spore pastwisko. Pszczoły mieliśmy odgrodzone, ale stwierdziłam, że musimy tutaj trochę przearanżować. Właśnie tu zaczęłam robić coś przy ulach. Pozdejmowałam część daszków. Przearanżujemy to, a część uli po prostu zostanie sobie, bo są stare i też tak będą służyły jako do ozdoby. Tutaj łąka odpoczęła chyba 2 sezony od kóz, tak mi się wydaje. No i kozy będą miały tutaj wyższą trawę do konsumpcji. Muszę jeszcze pozwijać siatkę dzisiaj do końca. Przynajmniej tutaj z głównej części pastwiska. No, muszę tu pomóc. Chodź. Zaraz ci zrobię. Zaraz ci zrobię, mała. Mama musi oczywiście, ale woli z butelki, bo szybciej leci. Jest więcej. Naraz. Także aranżacja jeszcze tutaj przestrzeni. Czekajcie, ja Wam nie pokazałam. Nie widzieliście. Zobaczcie, zostawiłam sobie miejsce specjalnie, czarny bez z jarzębiną. Jak wycinaliśmy, tutaj wycinaliśmy krzaki, bo to było takie w ogóle oddzielone w krzakach. I zostawiłam sobie takie miejsce, bo stwierdziłam, że fajnie to wygląda. Akurat ule postawiliśmy, że to taki przyczółek. Wtedy nie było kóz. Potem jak się pojawiły kozy, to oddzieliłam to miejsce, żeby nie objadły. Ale w tym roku poszerzyliśmy pastwisko, powiększyliśmy. Tak jest to stałe ich pastwisko, także poczyniły już pewne zabiegi na drzewkach. Tak wyglądają okorowane drzewka przez moje kozy. To jest jarzębina, czarny bez, jarzębina. Zobaczymy, które puszczą, co puści, co przeżyje. Jak nie przeżyje, no to trudno. Będziemy ścinać. Tutaj mam jeszcze opał do poznoszenia. A tak to wszystko dla naszych panienek, żeby mogły sobie być w pełni. O, krówka. Krówka też była dokarmiana na butelce, ale już nie przychodzi za często. Chyba że braciszek wypije wszystko. Nie? Także o, widzicie, ruszyły się ze mną. Ja przeszłam, to one też ze mną przeszły. Zaraz pójdę szukać maluchów. No i co się dzieje? Cały czas coś się dzieje, cały czas jest coś do pracy. Trochę tak dziwnie Wam opowiadać jakieś takie dla mnie podstawowe rzeczy, takie oczywiste, tak, że trzeba pomalować coś, trzeba gdzieś zgrabić, rozpalić ognisko. Zaraz pewnie do siania wrócę, bo jest jeszcze chłodno, dzisiaj był przymrozek.
tak czuję, że nie bardzo. O, idzie moja cyceta. Maluchy biegają, tam mamuśka z dwoma. A tu sobie idą. Biegną, wołane. Moja calineczka malutka, ale skacze żywo. No tutaj jest chłodno, teraz czuję, tam niżej jest cieplej. O matko, co gadać po próżnicy. Wesołych świąt Wam życzę. Mam nadzieję, że zdążę ten film zrobić i opublikować, że to nie jest długie. Zabieramy się do pracy. Kozy wydojone są, mleko już przygotowane. Schładzam. Na jutro, na sobotę jeszcze przygotuję trochę serów. I co? I to dalej do pracy. No, po prostu. Trzymajcie się.